Witajcie! Założyłem jedno koło. Tamtego drugiego nie mogę założyć, bo przeszkadza mi tutaj w graty, muszę to wycofać. No posprzątać bardziej, bo nie mam jak koła zmieścić, ale mniejsza z tym. Przy okazji, słuchajcie, znalazłem bardzo ładną lampę. Też oryginalną do niego, piękne lustro, wszystko jest fajnie jak trzeba, lampa bardzo fajna. Jeszcze co? Tu jeszcze znalazłem ten drążek kierowniczy. Może będzie widać z tej strony, pokażę. Tam na dole. O, widać go, widać. No, to już przykręcony. I jeszcze w sumie tylko tak, głowica, tutaj ta kapota na wierzch i właściwie można powiedzieć, że zetor skompletowany. Także bardzo się cieszę. To drugie koło też oczywiście założyłem, przepraszam, zapomniałem o tym kole. Drugie koło i zetor skompletowany właściwie. Aha, jeszcze zegary muszę tak właśnie. Szukałem tych zegarów, kurczę, nie mogę znaleźć takich jak trzeba. Tutaj bym może i ten zostawił, bo... Ale ten tutaj jest ruski chyba. Tak, zdjęłano. No to jest ruski. Od ciśnienia oleju, ale zobaczymy, może po prostu tutaj znajdę jakiś ten zegar jeszcze i wkręcę tutaj ten zegar, tam temperaturę zobaczymy, może się to znajdzie. Bardzo bym chciał. No i wtedy już jest właściwie kompletny i idzie do ludzi. Także bardzo mnie cieszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i ten, no i tak jak widzicie, o tamto miejsce właśnie, żeby to koło założyć. Będę musiał tamten przód posprzątać i wtedy to koło wejdzie, a jak wejdzie koło, to już w ogóle go puszczę całego na kołach, żeby własnych stanął i będzie można kręcić. A jeszcze zobaczę, czy się w ogóle da kręcić kierownicą, bo jeszcze nie sprawdziłem tego. No proszę, ja was, kręci normalnie i super, więc tu nie będzie z tym problemu. Dobra, to taka krótka w tej chwili relacja i zabieramy się dalej do roboty. No słuchajcie, na razie pozyskuję części z tego zetora Skody, tak, to jest ten zetor Skoda, nie wiem czy go widzieliście już czy nie, czy oglądaliście moje poprzednie filmy, ale to jest zetor Skoda, zaraz wam jeszcze pokażę dla tych, którzy nie widzieli tego. To tutaj jest znaczek Skody, mam nadzieję, że to widać. I dlatego mówię, to jest Skoda, to jest z roku 50. Bardzo, bardzo rzadki model, wręcz absolutnie kolekcjonerski model zetora. Bardzo krótko produkowano, kilkaset sztuk wyszło moim zdaniem. Nie ma na ten temat żadnych danych, nigdzie nie można tego spotkać. Natomiast do tej pory wszyscy kolekcjonerzy myśleli, że to jest pierwszy właśnie model zetora. Natomiast ja w swoich tutaj filmach pokazuję, że to nie jest pierwszy model, że to jest z 50 roku. I zaczął on się od numeracji 2000, a to dlatego, żeby oznaczyć drugą fabrykę. Ta dwójka z przodu była właśnie po to, żeby pokazać, że to jest druga fabryka. Później z tego zrezygnowano, przeniesiono całą produkcję do Brna i tam kontynuowano, ale już bez znaczka Skody. W Skodzie to robiono dlatego, że Skoda zresztą miała już wcześniej historię produkcji traktorów. Był taki traktor właśnie Skoda i tam postanowiono po prostu, ale bez konsultacji pewnie z władzami sowieckimi, Czesi to zrobili na własną rękę, no niestety bardzo drogo ich ten błąd kosztował. Zostali zmuszeni do tego, żeby tą fabrykę, znaczy produkcję tego zetora zamknąć, no i tak to się skończyło. Przeniesiono wszystko do Brna i tam już kontynuowano do końca, ale już bez znaczka, tak jak powiedziałem, Skoda. No i wracając do tego, tu pozyskałem właśnie koło, pozyskałem drążek kierowniczy i tutaj za chwilę będę się zabierał jeszcze za to drugie koło, żeby odkręcić i zamontować do tamtego 48 roku. Tu jeszcze, słuchajcie, jest taka fajna sprawa, że tutaj mam tą głowicę, może bym po prostu ją zdjął, tylko szkoda mi trochę, bo ten silnik pracował. Jak zobaczycie po prostu moje poprzednie filmy, tam jest właśnie jak pakuję tego zetora, którego się już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale wjeżdżam, słuchajcie, z tym zetorem na... Znaczy nie ja osobiście, ale biorę tego zetora na lawetę. No i potem gdzieś tam nim przejażdżka tutaj po tej drodze, jeden z pierwszych moich filmów, to właśnie ten silnik tam pracował. On tam coś ma do zrobienia i tak dalej, w ogóle on palił, być może tylko same pierścienie są do zrobienia, ewentualnie tłoki i tak dalej, cylindry, nie wiem, nie zaglądałem, ale był problem z odpaleniem jego, więc można śmiało po prostu twierdzić, że coś tu z nim jest nie tak. No żal mi tego, że on po prostu chodził, może mam tam jeszcze kilka zetorów, które po prostu nie byłem w stanie sprawdzić i może z nich
zdejmę głowicę i wtedy po prostu będę wiedział, dlaczego po prostu z inną głowicę. No z tego prostego względu, tak jak wam mówiłem, że ja sprzedaję kompletny traktor do remontu. Nie kompletnie zrobiony po remoncie, nic z tych rzeczy, absolutnie kompletny do remontu. O, i tu jest fajna jeszcze rzecz, słuchajcie, nie zauważyłem, zaraz ściągnę ten filtr paliwa i zamontuję go do tamtego zetora, więc mamy dodatkową część jeszcze, żeby była oryginalna tak jak trzeba, także myślę, że tam mu naprawdę będzie brakowało bardzo, bardzo niewiele, żeby go skompletować w absolutnym oryginale. Tymczasem przejdźmy do niego. No i tu jesteśmy już przy tym zatorze, czyli zostałyby tylko tak, zegary białe, to zaraz też się tym zajmę. Aha, prądnicę muszę mu tutaj skompletować, mam jedną prądnicę z tego co pamiętam, nie mogę tutaj trafić tego oryginalnego wylewu tutaj, no, korka z pustu wody. Ale myślę, że jak, no jak nie znajdę go, no to będzie jaki będzie po prostu i tyle. No to zaraz tutaj to koło jeszcze trzeba będzie zamontować, założyć. Co tu jeszcze z tej strony? Z tej strony właściwie to on by miał już wszystko. To on by miał już wszystko. Tak jak mówiłem, przewodów gumowych tutaj, które idą i tak dalej. Tego nie będę podłączał, bo to trzeba kupić nowe i koniec dyskusji. Ja nie będę tych szrotów zakładał po prostu, bo to się do niczego nie nadaje. A nawet jeśli się nadaje, to on nie będę po prostu absolutnie ryzykował tutaj, żeby po prostu jakieś dziadostwo wrzucić. Tutaj właśnie ten filterek można zaraz odkręcić, wkręcić tamten oryginalny, więc będzie fajnie. To już by było to. No i właściwie zostałoby mu to rzeczywiście tylko te zegary wrzucić. I zetor gotowy do tego, żeby mieć, znaleźć nowego właściciela, no. Naprawdę tutaj mu jeszcze, nie wiem, tak się zastanawiam, żeby niczego nie zapomnieć, bo to jest bardzo, bardzo istotne dla mnie, żeby to było wszystko jak należy. Dobra, chyba się przejadę i zobaczymy, co z tą głowicą. Tutaj śruby jeszcze, ja muszę zobaczyć do auta. Bo to są chyba śruby na klucz 22 albo 24. Zawsze mi się mylą te dwa rozmiary. Ale pewnie z czasem przyjdzie, że przestaną mi się mylić. Ale to bym wziął wobec tego klucze takie. I pojechał zdjąć tam głowicę. No bo tego co wam powiedziałem przed chwilą szkoda. Dobra, tak zrobię. No słuchajcie, przywiozłem głowicę. No nie jest ona najlepsza. No ale taką akurat miałem. I słuchajcie co się dzieje. No tutaj z prawej strony zawory są wypalone. Ale jest też mała rysa tutaj między zaworami. Jedną dobrą wiadomością po prostu jeśli chodzi o tą głowicę to jest to, że ona chyba nigdy nie była planowana. Bo tutaj jak zobaczycie takie są fabryczne te. A mi kolega mechanik mówił, że jak są takie fabryczne, że ona nie jest jak lustro. To znaczy, że ona jeszcze nigdy nie była planowana. No i będzie można po prostu w tym momencie, mam nadzieję, coś z nią zrobić. Pokazuję tu specjalnie, żeby nie było po prostu, że ja czegoś tam nie dopowiedziałem, czy czegoś coś ukryłem. Taka jest, bardzo ważne jest to właśnie, że z tego co wiem, przekazuję tą informację dalej. Jeśli są te takie nieregularne, tutaj po prostu widać jakieś żazy od maszyny, po prostu odcięcia, to oznacza, że to jest głowica jeszcze nie planowana nigdy. Tak to wygląda, no i tylko tą głowicę mogę założyć, innej niestety nie mam, także na pewno ktoś to po prostu będzie miał, myślę, że to będzie dobra głowica, dobra baza do wyremontowania, bo to, że tutaj ten zawór jest wypalony, to jest temat drugorzędny, takie rzeczy się robi, z tym nie ma problemu. Tutaj to w tym miejscu, gdzie ona jest pomiędzy zaworami taką lekką, nie wiem czy to widać, taka ryska, taka dosłownie jak jakaś część włosa, bo to nawet nie można po prostu powiedzieć, że ten, no to myślę, że to też jest do pospawania, tutaj żadnych takich innych cudów nie widać. Mówię to, co wiem, pokazuję, żeby nie było, że ja po prostu coś ukrywam. Tą głowicę montuję i właściwie za chwilę zetor będzie, można powiedzieć, już całkowicie skompletowany. Trochę się chmurzy, słuchajcie. Grzmi tam w oddali, także się trochę spieszę. Ale ta głowicę już rzuciłem. Klawiaturę założyłem. Ona oczywiście tutaj, no nie założyłem teraz tego, że to trzeba spasować, ale to jest drobiazg. Tu chodzi naprawdę o kompletność. To wszystko, co tutaj jest, to jest do remontu, żebyśmy tego mieli świadomość.
W każdym razie skupiam się na kompletności i jak największym oryginale. Także po prostu wszystko, co miałem oryginalne, po prostu do tego ciągnika wrzuciłem już, albo jeszcze wrzucę, tak jak na przykład tutaj ten filtr paliwa, na pewno pójdzie oryginał. No i właściwie można powiedzieć, że mamy skompletowany niemal właściwie w 100% w oryginale ciągnik z 1948 roku. Wyjątkiem jest tutaj, mówię, ten blok, on jest nowszego typu, ale to, co powiedziałem w poprzednim filmie na temat tego Zetora, blok ten, który tutaj ma być, jest do kupienia pusty, spokojnie za 300 zł, to po prostu jest ich opór, tych bloków. Także to nie stanowi problemu. Ale poza tym po prostu blokiem, no tutaj wszystko zostało mi tylko tak, tutaj zaraz przykryję, bo tam mam na kole, zostawiłem pokrywę tutaj zaworów, więc ją zaraz przykryję, łącznie z oryginalnymi śrubami po prostu to będzie przykręcone tutaj do tego. Tego wężyka nie przykręcę, bo on po prostu musiałbym go jakoś powyginać masakrycznie, bo tam jest akurat pod spodem ten wtrysk, widzicie tutaj, więc nie będę tego ruszał, żeby go nie złamać i tyle, a ktoś po prostu będzie chciał, to sobie już go poukłada jak należy. Pedały 48, skrzynia biegów 48, tutaj wszystko co jest, to co trzeba, zawieszenie z tą dużą miską, zobaczcie, prosta belka tutaj też, to jest wszystko to, co ma być. 48, chłodnica oryginalna, ją trzeba będzie też po prostu się nią zająć. Lamp, ja nie pamiętam, czy tu były te wielkie lampy, czy nie. Istotą jest to, że to jest czechosłowacka lampa od Zetora, powiedzmy. Jeżeli będzie, na przykład okaże się, sprawdzę i tu mają być duże lampy, no to oczywiście je zmienię, bo mam gdzieś taki komplet, także na pewno tutaj wyląduje. Zbiornik paliwa, kierownica, a właśnie, tylko koło kierownicy jest, nie wiem od czego. Więc jeżeli wiecie, od czego jest to koło kierownicy, to napiszcie mi w komentarzach, bo ja no zupełnie nie mam pojęcia. O, właśnie tu jest ta pokrywa, zaraz ją przykręcę. Wąs kierownicy, drążek oryginalny, to koło jeszcze tutaj do założenia. Aha, tutaj kolektor wydechowy, kolektor wodny, na pewno to zaraz tutaj wrzucę tak samo, więc będzie, bo to mam. No i właściwie kompletny Zetor, zostanie tylko pokrywa tutaj silnika, szukałem wszystkiego, nie mam tej pokrywy nawet do swoich tych, które po prostu potrzebuję mieć, które zostają u mnie na pewno, no więc tutaj się pojawia tylko problem, że to będzie właśnie ten element tylko brakujący, jeśli chodzi o tego Zetora, to będzie tutaj. No i rzecz oczywiście najważniejsza też, jedna z właśnie z najważniejszych, ta skrzynka tutaj, przednarzędziową, bo narzędziowa to była potem taka bocianowska, wiecie, duża i tak dalej. Natomiast ta skrzynka tu nie była właśnie narzędzi, tylko tu był tak regulator napięcia, skrzynka bezpieczników i to wszystko, co tutaj było, prawda? Więc tak to wygląda. Starałem się jak mogłem, żeby to doprowadzić do maksymalnego oryginału i myślę, że w większości mi się udało. Także jeszcze powiedzmy chwila i będzie skończony. Pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, całą noc waliły pioruny, błyskawice, burze i tak dalej. A dzisiaj od samego rana pada deszcz. Nie mam w sumie jak robić, bo nawet tu widzicie, kawałek Zetora wystaje i on już tutaj jest, o, mokra opona. Tu może bym jeszcze coś podłubał, ale Wam pokażę co ciekawego. Znalazłem, proszę ja Was, kluczyk oryginalny i zegary bialutkie zamontowane. Chciałem jeszcze ściągnąć tą kierownicę. Słuchajcie, zobaczcie, jeszcze na tą kierownicę Wam pokażę. Bo ona jest taka dziwna. Może i to jest ten rusek. Nie wiem. Tu ma coś napisane, może z tego odczytam. Ale nie widać chyba, co? Z tego może odczytam. Tutaj akurat tak światło pada, że ja tego nie zobaczę. Nie zresztą, żebym był ślepy, ale po prostu nie widzę. Także to, co tu jeszcze zostałoby w sumie? Aha, no tego nie będę montował, to jest czujnik hamulców, włącznik hamulców, także jego też daję tutaj nowego. I skrzynka oryginalna zetorowska, PAL, ale nie mogę jej odkręcić. Nie chcę tutaj tego urwać, nie wiem, może tam coś się, jakaś wilgoć dostała i zardzewiało. Chociaż to widać tak troszeczkę, że zgadza się, że mogło tam podzewieć. Ale to zamoczyć w nafcie czy coś, to puści, będzie ładnie, nie będę tego ruszał, nie będę tego psuł. Kolektory zamontowane, wodny i wydechowy. Ta, jak ona się nazywa? Prądnica do zamontowania. Lampa, no cały czas szukam tej drugiej lampy, jeżeli nie znajdę, no to niestety zabieram się za co? Za założenie tych dużych lamp. Owszem, i tak będę musiał zrobić.
żeby to miało ręce i nogi. Kurczę, nie chcę wyjść tutaj na zewnątrz, bo kapie i nie chcę, żeby na kamerę nakapało. Z tamtej strony, o, czekajcie. O, i słuchajcie, filtr paliwa założony elegancko, także właściwie niewiele zostało, no naprawdę niewiele. Tu jeszcze znalazłem, słuchajcie, pokrywę na silnik, ale ona jest odbociana, bo ona ma takie przetłoczenia takie wzdłużne, już nie pamiętam, czy w tą. Chyba w tą stronę. Ma przetłoczenia, mniejsza z tym, ale ona pójdzie do tego zetora jako komplet i tyle. Ktoś tam po prostu będzie miał to, jakoś ją sobie wykorzysta i będzie fajnie. Także udało się, słuchajcie, skompletować tak, w taki sposób zetora, że jeżeli go wyremontujecie, to będzie jeden z najlepiej skompletowanych zetorów w Polsce. Naprawdę nie boję się tego powiedzieć. Byłem na wielu zlotach i widziałem po prostu, co tam jeździ. To co ja mam powiedzieć? No lampy od 60 z przodu, od 30 z tyłu. Nie wiem, co po prostu, no cudaki, no. Tutaj rzeczywiście nie są na przykład te oryginalne zegary, tylko tam są pomontowane. Nie wiem, co tam właściwie. Trudno mi powiedzieć, co tam jest zamontowane, bo już nie pamiętam, ale nie chciało się w ogóle na to patrzeć. Także to jeszcze raz, znacie moje zdanie na ten temat. Jeżeli robimy kolekcjonersko, to musi to być wszystko w oryginale. Jeżeli po prostu ciągnik traktujemy jako ciągnik w pole i tak dalej, że czasem mogę się gdzieś przejechać po prostu właśnie na jakiś zlot, no to montujcie tam te lampy od 60 z przodu, z tyłu, od 30, co tam chcecie, po prostu to nie o to chodzi, ale po prostu trzeba pewne rzeczy w jakiś sposób zachować, no bo to są jednak istotne rzeczy. To nie ma być z ulep, o tak, tak jak to się nazywa, to nie ma być ulep, tylko to ma być pięknie oryginalny ciągnik. I teraz kwestia po prostu potem jako lokata kapitału świetna, bo jeżeli staną, słuchajcie, dwa ciągniki obok siebie, taki zorganizowany jak trzeba, w 100% oryginalny, powiedzmy w 99% oryginalny, i stanie taki właśnie z tymi lampami od 60, tam od 30, błotniki od 25 albo też od 30, zegary jeszcze nie wiem od czego, po prostu od stara czy od żuka, bo różne cuda tam zdarzają, po prostu jeden pedał taki, drugi taki, jeszcze no nie wiem, po prostu różne są, pojedziecie na zloty, zobaczycie, co tam, jak to wygląda po prostu, no to słuchajcie, jasną jest sprawą, że taki ciągnik będzie naprawdę niewiele warty. Że on po prostu, mało tego, że on nie będzie wiele warty, chociaż w obydwa ciągniki zostały dużo pracy włożone. Ale w momencie, kiedy tamten będzie ulep taki po prostu, tak jak na przykład ten w tej chwili jeszcze, bo mówię, ten silnik trzeba zmienić i właściwie dobrze, że on jest pęknięty, bo on wymaga zmiany bloku. I teraz jak ktoś to sobie to kupi i kupi ten blok, co trzeba, to ma absolutnie oryginał. I teraz stoi taki oryginalny ciągnik, zrobiony pięknie, i stoi taki właśnie z lampami od 60. No to jak myślicie, ten kto będzie chciał sobie coś kupić fajnego, to co kupi? Tego za połowę niższą cenę, czy tego w 100% oryginała za dwa razy większą cenę? No sytuacja jest dla mnie absolutnie oczywista, no. Dlatego, że to jest lokata kapitału i taki ciągnik oryginalny szybciej się sprzeda. To takie moje po prostu rady dla tych, którzy po prostu chcieliby coś takiego mieć, nie tylko po to, żeby się pobawić na zlotach, czy na dożynkach, czy na takich, bo to jest naprawdę wspaniała zabawa, sam to uwielbiam, ale też przy okazji skorzystać z tego jako lokatę kapitału. To się nie psuje. Po wykonaniu tego, jeżeli to będzie po prostu jeździć, to się nie psuje, jeść nie woła i to może sobie stać. Słuchajcie, tak wygląda ciągnik z 1948 roku, czyli ile w tej chwili? 73 lata ma ten ciągnik, tak? Dobrze mówię? Czy więcej? Bo już sam nie wiem. 73 lata, no. I zobaczcie, jak on wygląda. To jeżeli on by stał, słuchajcie, na zewnątrz, na przykład jeszcze 50 lat, to myślicie, że coś się tutaj zmieni? Nie sądzę. Dlatego, że to jest zrobione z prawdziwej stali, z prawdziwych blach, nie z plasteliny. I dlatego po prostu to jest niezniszczalne i to będzie wieczne i to będzie zawsze lokatą kapitału i bardzo dobrą inwestycją. To tyle w każdym razie takiego wykładu mojego, nie wiem, się zapędziłem, zagalopowałem i w ogóle uwielbiam te zetory, to tyle wam powiem. Tak samo jak Ursusy uwielbiam po prostu i nie tylko, że 60, ale te 25, 28, 30 tak samo, to są świetne ciągniki i w ogóle właściwie niepotrzebnie moim zdaniem zrezygnowano z produkcji 30, bo mogliby go troszeczkę tylko zrobić mu taki facelifting.
i zostawić go absolutnie w mechanice. Tam nie trzeba elektroniki wkładać. Jemu jest nic niepotrzebne. I powiem wam, że ten ciągnik, gdyby go po prostu chcieli sprzedawać w takiej formie właśnie mechanicznej, bez elektroniki, tylko z ładnym liftingiem, to można by go eksportować do dzisiaj na cały świat. I wszędzie by go kupowali. Naprawdę. To jest absolutnie bezawaryjna maszyna, dopracowana w każdym calu. To, takie mam zdanie o 30-kach. To jeśli chodzi o to. Dobra. No pada cały czas. Patrzcie, o tu kapie. Leje się cały czas. Nie ma jak robić, niestety. Także dzisiaj tylko tyle. No i oczywiście jeszcze jedna bardzo, bardzo fajna rzecz, słuchajcie. Nowy wspierający. 01 Barney, dziękuję ci, pozdrawiam serdecznie, bardzo się cieszę po prostu, naprawdę sprawiacie mi wielką, wielką radość, po prostu taką energię dostaję, żeby po prostu tu coś grzebać i coraz więcej, coraz lepiej chcę to robić, że naprawdę trudno sobie to wyobrazić, naprawdę, bo to są drobne kwoty po prostu, które są tam, ale po prostu to jest wymierne docenienie tego, co dla was robię. I to mi się naprawdę bardzo podoba. Za to bardzo jestem bardzo wdzięczny. Zapraszam was wszystkich. Zwróćcie uwagę po prostu, w jaki sposób, na czym polega ta forma wspierania. To nie jest na zasadzie wyciągnij rękę, daj pan złotówkę, ja tu będę siedział. Nie, to nie na tej zasadzie. Tu ja coś robię, widzicie co robię, pokazuję wam to, rozmawiam z wami, staram się, wysyłam zdjęcia, opisuję konkursy i tak dalej, właśnie po to, żebyście mieli z tego zabawę, i wtedy ja mam z tego zabawę, wszyscy się świetnie bawią i o to chyba w życiu chodzi. I w związku z tym, w ten sposób patrząc na to, jeżeli mi po prostu, dla mnie jest bardzo ważna jedna rzecz, że jeżeli dzielicie się ze mną swoim dobrem, to w taki sposób się dzielicie, żeby wam niczego nie zabrakło. To znaczy, żebyście nie odczuli tego, że podzieliłem się z Markiem. Że w dowód uznania za jego pracę, za to, że mi się podoba, co robi, dostanie on tyle i tyle. Tu chodzi po prostu o to, żeby wam nie może brakować. I wtedy będzie wszystko super. Ja będę naprawdę bardzo zadowolony, że nie odczuliście tego po prostu, żebyście sobie nie odejmowali absolutnie nic. Stać mnie, dałem 3 złote i jestem szczęśliwy. I to na tej zasadzie, to tak ma funkcjonować. Dałem tutaj teraz przykład, prawda? Jeżeli stać was na więcej, to jest wasza sprawa. Wy sami wiecie, co możecie i sami po prostu znacie swoje możliwości, ale pamiętajcie jednej na zasadzie. Tyle, żeby mi nic nie zabrakło. W sensie wam. Żeby wam nic, niczego nie zabrakło. To tyle w każdym razie. Jeszcze raz Barney, brawo dla ciebie. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo ci dziękuję. Oczywiście pozostałym wspierającym też. No i wszystkich zapraszam, nowych wspierających. Działamy razem. Wszystkich, którzy oglądają mój kanał, pozdrawiam również. Bawcie się razem z nami. Cześć! I'ma go get it tonight.